Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem nie z ogrodu, nie z kuchni, nawet nie z mojej okolicy, a ze stolicy. Jestem obecnie w Warszawie i czekam na autobus do Łomży. Przyjechałam pociągiem. No i jak zawsze już, jeżeli mam czas na przesiadkę, tych około 2-3 godziny, to przychodzę tutaj do takiej kawiarenki, do Kosty i piję nic innego jak moje ulubione latte, które no, zawsze mi smakuje. A że jest trochę czasu, no to siedzę, czytam książkę i popijam sobie kawę. Książkę, o której później Wam opowiem, na pewno nie jednego z Was ona bardzo zaciekawi, zainteresuje i polecę Wam ją, mniej więcej streszczę, o co w tej książce chodzi. W końcu jadę trochę odpocząć. No, u nas jest ten minus, że z Edziem razem nie możemy wyjechać na dłużej jak na kilka godzin lub dwa dni. Z racji tego, że no jak wiecie, mamy gospodarstwo, są zwierzęta. No i rodzice już z racji swojego wieku nie mogą zostać na dłużej sami jak dwa, maksymalnie trzy dni. No i tak dogadujemy się tutaj. Raz jedzie on, raz jadę troszkę ja. I teraz też powiem Wam, że dopiero dzisiaj Wam to mówię, być może pojawi się film, bo Edziu był właśnie w swoich stronach rodzinnych, wrócił i w związku z tym teraz wyjeżdżam ja. Pojechał na kolejne spotkanie, słuchajcie, klasowe, rzekomo klasowe. No i też odwiedzić swoje strony, odpocząć troszeczkę, no bo też zmęczenie już brało u niego górę. No i jak wrócił, no to przyszła w końcu moja kolej i tutaj właśnie wybieram się troszkę odpocząć. Wybrałam się właściwie, bo już jestem. Pogoda jest ładna. Na niebie, jak widzicie, ładne białe obłoczki. Jest ciepło, chociaż wieje taki wiatr dający uczucie chłodu. No i ten ruch, gwar, niesamowity pisk samochodów. Co chwilę wyją syreny, straże, karetki. No nie jestem do tego, powiem szczerze, przywykła. Zazwyczaj przebywam w miejscu cichym na tej swojej wiosce. No i tutaj takie zderzenie się z tą rzeczywistością, no jest bardzo odmienny. Ten huk, ten gwar, ci pędzący przed siebie ludzie, tysiące samochodów, no powiem, że chyba bym nie umiała tutaj funkcjonować, a żyć to już nawet nie ma takiej opcji. Dworzec Zachodni w Warszawie od ostatniego mojego tutaj pobytu zmienił się diametralnie. Ostatnio jak tutaj wysiadałam, było ciężko się przedostać na kolejny peron. Trzeba było iść po schodach z tą walizką, mozolnie się taszczyć. No nie lada wyzwanie to było. Kurczę, tak jakby się zdobywało szczyt w górach. A teraz jest niesamowita metamorfoza. Wszystko jest zadaszone. Są windy, także przejście z peronu na peron, czy wydostanie się z peronu tutaj na zewnątrz, no jest bajecznie łatwe. Wszystko funkcjonuje doskonale. Jest jeszcze, co prawda, tutaj ten teren ogromnym placem budowy, no ale to już nie jest to, już można swobodnie się tutaj przedostać, wydostać, no i nie jest to takie uciążliwe, jak do tej pory było. Wszystko jest takie ogromne, wielkie, no i człowiek tutaj stojąc, patrząc, staje się być taki malutki, taki malusieńki, zagubiony w tym wszystkim. No i z dworca kolejowego do dworca autobusowego jest bardzo blisko, dosłownie kilkaset, może 200 metrów tutaj tymi uliczkami się idzie i też stanowiska są. Także no tutaj, jeżeli chodzi o przemieszczenie się z dworca kolejowego do autobusowego, to zobaczcie, o, już tam jest dworzec autobusowy. Bliziutko, nie? Niesamowity ruch, ale niebo jest przepiękne. Zobaczcie, ma to też swój urok. Ten pęd, cywilizacja na tle tego spokojnego, błękitnego nieba. Tutaj wszystko pędzi, a niebo, chmury płyną sobie jak gdyby nigdy nic. Powoli, majestatycznie,
spokojnie, donikąd się nie spiesząc. Tłumy ludzi i jeszcze raz tłumy ludzi. Gwark, zgwiełk. Idę już teraz do środka. Przyjechałam oczywiście z walizką, no ale że mam 3 godziny, miałam 3 godziny czasu, to zostawiłam sobie ją na bagażu, żeby się nie ciągać tutaj z nią niepotrzebnie po tych uliczkach, bo jest to uciążliwe, walizka jest jak zwykle dosyć ciężka. No i zaraz ją sobie odbiorę i pójdę już na stanowisko autobusowe, na stanowisko numer 3. A tu właśnie jest moja walizka, którą zaraz odbiorę. Oto jest moja waliza. Usiąść tutaj graniczy z cudem. Jest to szczyt nieosiągalny, no więc idę na zewnątrz, już na swoje stanowisko. Stanowisko numer 3. Stąd będzie odjeżdżał mój autobus do Łomży. Jeszcze chwileczkę muszą poczekać. Ludzi jest sporo. Czekają na autobusy w różnych kierunkach. A ja czekam tutaj na mój w kierunku Łomży. No i jadę. Siedzę już w autobusie. Przede mną ponad 2,5 godziny drogi do Łomży. Klimatyzacja jest włączona. Leci takie chłodne powietrze, także nie jest źle, jest dobrze, bo niekoniecznie to przez nasze podróż autobusami. No a dzisiaj będzie dobrze. Wisła i Narodowy. Tu będę starała się Wam pokazać troszeczkę Warszawę z okien autobusu, chociaż nie będzie to takie proste, bo akurat nie te szyby, przy których siedzę, no do najczęściejszych nie należą po drugiej stronie już, tak? A tutaj są takie zaparowane, ale myślę, że coś będzie widać. Przed chwilą właśnie przekroczyłam Wisłę, także jestem już po drugiej stronie Wisły. I to zawsze tak mówię, że przed Wisłą to jest mój rejon, za Wisłą jestem już u Was. No i minęliśmy Stadion Narodowy. Pozdrawiam tutaj wszystkich mieszkańców Warszawy. Jestem już w Łomży. Dojechałam. Po drodze minęliśmy bardzo poważny wypadek. Bus i dwa samochody całkowicie skasowane. Czy były ofiary śmiertelne? No tego nie wiem, bo to było na przeciwległym pasie. Korek ogromny. No chciałam Wam tak zrobić trochę nagrań z Warszawy, tak z okien autobusu, ale niestety szyba po stronie, której siedziałam, do czystych nie należało, no i tutaj wszystko się rozmazywało. Te ostatnie kilka takich nagrań to było zrobione ze strony przeciwległej. No i co, no uderzyły mnie tutaj po drodze właśnie te setki hektarów pól kukurydzianych. U mnie kukurydza też jest siana, ale raczej sporadycznie. Tutaj jest ona w takiej ilości jak u mnie zboża i rzepak. No ale tutaj jest większość właśnie rolników, którzy hodują bydło i jest ona siana na kiszonkę bądź na ziarno. Może pojawi się film taki rolniczy, porównanie zachód-wschód, jak to wygląda u mnie, jak to wygląda tutaj. No a sama Warszawa, tak wracając do jej tematu, piękne miasto, bardzo ładne. Chociaż mieszkać bym tam nie umiała, nie odnalazłabym się z tego względu, że jest głośne, hałaśliwe, jest bardzo dużo ludzi, ruch natężony. No to nie są w ogóle moje klimaty. Moje klimaty, jak wiecie, to jest wieś, cisza, spokój, dookoła las, no i pole. Ale miasto ładne i tak powiem Wam, że
czytam książkę, o której za chwilkę powiem, i przypominając sobie historię, jak ta Warszawa była niemiłosiernie zniszczona, bo przecież ona była zrujnowana, zrównana niemalże z ziemią, i patrząc dzisiaj, jak to wszystko się podniosło, Stadion Narodowy w środku, który tam udało mi się uchwycić. No, chciałam też uchwycić Pałac Kultury, który jest darem Stalina w dowód przyjaźni, chociaż dziś ta przyjaźń, wiecie, tutaj się nie będziemy wypowiadać, ale nie ma takiego słowa jak przyjaźń. No, stoi. I taka refleksja mnie naszła, że zajmuje on około 50 hektarów, ten Pałac Kultury. Zostało zburzonych 15 czy ileś, nawet już nie wiem dokładnie, kamienic, aby ten Pałac Kultury powstał. Dar przyjaźni, no nie wiem, co to miało być. Później były takie plany, żeby to gdzieś zburzyć, bo przypominało to, właśnie kojarzyło się z Rosjanami. No, ale powiem wam tak, nie jestem zwolenniczką burzenia tego, co już powstało. Skoro jest, no to niech jest, mimo że może nie pałamy do tego sympatią, bo zdania są podzielone, wielu ludzi krytycznie się do tego odnosi, no ale czy podejmować decyzję o burzeniu tego? No, raczej ja za tym nie jestem. Skoro to stoi, no niech sobie stoi. Ale też, wiecie, tak sobie od razu pomyślałam z opowiadań dziadka, babci, starszych osób, które przybyły na moje tereny po II wojnie światowej, jak opowiadali, że wszystkie budynki, wszystkie budowle zostały rozbierane na odbudowę Warszawy, tak jadąc, patrząc na te budynki, jaki to jest ogrom rozebranych domów, aby powstały inne domy. No, tak, wiecie, taka przychodzi refleksja nad tym wszystkim. Żeby powstało coś, musi zniknąć coś. Żeby się zaczęło coś, musi zakończyć się coś. Tak samo i tutaj, no, jedno zostało zniszczone, drugie zostało odbudowane. Dzień dobry. No i jest drugi z duetu. Znalazłem się. Znalazł się, dokładnie. No i teraz... Co się śmiejesz? No i co teraz? A teraz jedziemy do domku. A teraz jedziemy, tak, w końcu na herbatę. Bo powiem szczerze, że już mi się żołądek wywraca i nie chcę już nic, tylko albo zwykłego zsiadłego mleka, albo zwykłej herbaty miętowej. Nic więcej mi się nie chce. No, miętowa nie jest zwykła, jest niezwykła, to jest ziołowa. Niech jest jaka chce, ale byle było coś, co przywróci mój żołądek po tym autobusie w miarę do takiej równowagi, jak sprzed wsiądnięcia do autobusu. No już nie mów, że podróż się wykończyła. Ty już wykończona, wsiadasz do pociągu. Wykończyła mnie podróż, a za chwilę wykończy mnie tutaj on. No, twoje niedoczekanie. No to co, jedziemy na tą herbatę, jedziemy, nie? Jedziemy. Jedziemy na herbatę, no i za chwilę wrócę, bo jeszcze powiem wam o tej książce, o której miałam wam powiedzieć. Pokażę, jaka to jest książka, no i tak w skrócie streszczę, żeby was zachęcić, bo jednak czytanie ubogaca nasz intelekt, poprawia ubogaca wzrok niekoniecznie, ale ubogaca naszą wyobraźnię, a przede wszystkim poznajemy kawał historii, bo ta książka, o której chcę powiedzieć, jest akurat na faktach. Ja uwielbiam czytać. I każdą wolną chwilę, jaką tylko mam, a teraz mam ich naprawdę malutko, spędzam na czytaniu książek. Teraz w pociągu, w autobusie, no nie, bo bym chyba naprawdę musiała awaryjnie autobus zatrzymywać, ale czytam dużo. Także za chwileczkę powracamy. To idziemy. Idźcie, prowadźcie. Jestem, żyję, przeżyłam, jak widać. Wczoraj nie byłam już w stanie dokończyć tego filmu, ale jedna herbatka miętowa, druga, no i jakoś postawiło mnie to na nogi, więc dzisiaj tutaj stoję, jak widać, nawet w dobrym humorze i w świetnej postawie.
ale przyznam się Wam, że nie jestem fanką jeżdżenia autobusami. Mój żołądek dostaje fiksacji, no i później jest właśnie tak, jak było wczoraj. Ale tutaj na koniec jeszcze odnośnie tej książki, którą chciałam Wam polecić, którą to właśnie przeczytałam podczas podróży. No i książka jest świetną alternatywą na zabicie czasu. Dzisiaj, nawet jak ja jechałam w pociągu, to zdecydowana większość ludzi z telefonami, ze smartfonami, zasłuchani z muzyką. Powiem, że nie widziałam nikogo z książką. Dopiero w Warszawie, jak siedziałam, piłam kawę, to dwie osoby czytały książkę. Polecam Wam Tajemnice z Auschwitz. Są tutaj spisane losy Polki, Stefanii, na faktach, jak wszystkie książki tego typu. Książka przepiękna, ujmująca, chwytająca za serce i dająca do myślenia bardzo dużo. Stajemy z takim, zderzamy się z takim zapytaniem, co jesteśmy w stanie zrobić, aby przeżyć, ile jesteśmy w stanie znieść, do czego człowiek może się posunąć, żeby uratować własną skórę, do czego są zdolni ludzie, którzy czują nienawiść, jak daleko mogą się posunąć w upokorzeniu, w upodleniu, w zeszmaceniu człowieka. Tutaj jest to świetnie opisane. Są spisane losy Stefanii przed wojną, w czasie wojny i zaraz tuż po wojnie. Przeszła ona piekło Auschwitz i nie tylko, przeżyła marsz śmierci. Poniekąd przeżyła dzięki Sabinie, którą poznała w obozie. Ta kobieta bardzo dużo jej pomogła, niesamowicie się zaprzyjaźniły. Niestety Sabina nie przeżyła Auschwitz, ale był też SS-man o imieniu Jürgen, który również bardzo wyrył się w pamięci Stefanii. On pomógł jej przetrwać ten obóz, potajemnie przynosił jej jedzenie. Na ile mógł wpłynąć, na tyle przenosił ją do lżejszych prac, pomagał jej odpocząć niepostrzeżenie. I później, jak przyszło już oswobodzenie przez Amerykanów, Stefania w ferworze tego, że jest koniec wojny, odzyskuje wolność, ma szansę ją odzyskać. Pojawiło się pierwsze pożywienie, jedzenie, które mogła przyjąć, zaspokoić swój głód. Zapomniała o Jürgenie na te 2-3 godziny. No a Amerykanie, piłka była krótka, wyłapali SS-manów do stodoły, kulka w łeb i tak zakończyło się ich panowanie, ich życie. I później, jak dotarło to do Stefanii, co Amerykanie zrobili, do czego doszło, że między SS-manami jest również ciało Jürgena, nie mogła do końca życia pogodzić się z tym. Miała ogromne wyrzuty sumienia, że ona, której ten SS-man poniekąd pomógł przetrwać, uratował w jakiś sposób życie, nie zrobiła nic, aby temu, który jej życie uratował, pomóc uratować życie. Do końca ją to prześladowało. Narodziła się przyjaźń między Jürgenem a Stefanią, ale tutaj nie będę Wam więcej opowiadać, bo to nie byłoby już ciekawe. Polecam Wam tą książkę, jak i wiele innych, aby zajrzeć również w głąb siebie, postawić siebie na miejscu tych ludzi. I Stefania do końca życia powtarzała, że są ludzie i ludzie, byli Niemcy i Niemcy. Cały czas pamiętała o Jürgenie, miała go w pamięci, brakowało jej go, bo tak jak mówiłam, nawiązała się przyjaźń. Koty dokazują, szturchają mi tutaj statyw. No są niesamowite. Jest tutaj 4 małe, rozkoszne kociaki, które naprawdę tutaj i teraz nie stoi kamera, prosto tylko stoi tak. No ale trudno, już nie będę jej poprawiać. Życzę Wam, abyście chcieli sięgnąć po książkę, żebyście sięgali jak najwięcej po te książki. Nie tylko smartfony, nie tylko telefony, bo to niestety nie ubogaca naszej wyobraźni, naszego intelektu, a spłyca, i to bardzo spłyca. Książka zaś ubogaca nas wewnętrznie
i umysłowo. I tego Wam, kochani, życzę. Do następnego, bo te koty mi tutaj przeszkadzają. Jeszcze Wam na koniec pokażę te kotki oczywiście. Pa, pa! Teraz leżą. Spokojnie. Toaleta poranna. A przed chwilą mi się tutaj po statywie rzucały. Słodziaki, prawda? I tutaj jest jeszcze jeden. Taki szarasek. Pa, pa!